Z wielką radością gromadzimy się dzisiaj w tej pięknej świątyni, aby dziękować Bogu za czas jubileuszu stulecia istnienia cechu rzemieślników i małych i średnich przedsiębiorców w Zawierciu. Szanowni rzemieślnicy, panie i panowie, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, jubileusz stulecia istnienia waszego cechu prowokuje naturalną i spontaniczną potrzebę podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się i przyczyniają nadal do rozwoju rzemiosła na tej zawierciańskiej ziemi. Tak stary jak ludzki ród. Rzemieślnicy żyli już tysiące lat temu, choć oczywiście nie nazywali siebie rzemieślnikami. Jest mi bardzo miło, że mogę powitać tak zacnych gości i zaprosić na nasze dzisiejsze świętowanie. Po tej dawce filmowej nastąpi teraz chwila, myślę, bardzo wzruszająca dla wielu członków cechu rzemiosł. Tak to jest, że przy okazji jubileuszy nadaje się nagrody, odznaczenia. Za chwilę będę zapraszać na scenę Państwa i potem wszystkich zaproszonych i odznaczonych poproszę o pozostanie na scenie. Będziemy uczestniczyć w chwili dla fotoreporterów. Platynowy medal imienia Jana Kilińskiego, pan Zbigniew Cholewka. Pan Paweł Kadłubek od Starszyce. Pan Andrzej Sewerzyński. Pan Marian Szczypa. Wielka chwila, że dzisiaj dla mnie jako prezesa Katowickiej Izby Rzemieślniczej i wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego mogę być z wami, odznaczać was tymi zacnymi wyróżnieniami, ale cieszę się również, że jest mi dane dzisiaj wręczyć najwyższe wyróżnienie, jakim jest szabla imienia Jana Kilińskiego za szczególne zasługi dla osoby, którą za chwilę uhonorujemy. Szanowni Państwo, w tym roku jubileuszowym szablę imienia Jana Kilińskiego za szczególne zasługi dla rzemiosła polskiego otrzymuje pan Jerzy Rachtam.
szczebla imienia Jana Kilińskiego to wyraz szacunku dla pracy pana prezesa, to wyraz szacunku dla całego waszego zawiercińskiego cechu, to wyraz szacunku dla wszystkich rzemieślników, którzy ciężką pracą przez prawie 100 lat udowadniali, że warto być rzemieślnikiem. Szabla nie dla każdego. Serdecznie panu gratuluję w imieniu nas wszystkich właśnie tak wspaniałego odznaczenia, jakim jest ta szabla imienia Jana Kilińskiego. W imieniu Zarządu Związku Rzemiosłowskiego, w imieniu Zarządu Katowickiej Izby Rzemieślniczej i wszystkich członków niezrzeszonych, proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za wasz trudny czas, za waszą pracę włożoną, za to, że państwo poświęcacie swój wolny czas dla ratowania rzemiosła. Szanowni państwo, wspólnie z panem dyrektorem Grzegorzem Nikietą na ręce pana prezesa, tak jak powiedziałem, wręczymy statuetkę. Pierwsza statuetka z okazji stulecia cechu zawiercińskiego. Szanujemy waszą pracę za profesjonalizm i za solidność. I dlatego dzisiaj pięknie się państwu kłaniam. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą pracę i mam nadzieję, że w dalszym ciągu uczeń, czeladnik i mistrz będzie wyznacznikiem profesjonalizmu. Życzę państwu, by kolejne lata waszej pracy przyniosły wam satysfakcję, a nam klientom przyjemność współpracy z państwem. Wszyscy doskonale wiemy, jak dzisiaj trudno znaleźć prawdziwego fachowca. Przez 20 lat, kiedy miałem okazję wyjść, tak jak pan profesor powiedział, no obok niego, także osobą zarządzającą izbą w Katowicach, miałem znakomitą okazję, żeby współpracować z państwem jako organizacją i zawsze muszę powiedzieć, że to było duże przeżycie i to na tych zdjęciach widać. Chciałbym pogratulować dzisiaj odznaczonym. Drodzy państwo, jesteście solą przedsiębiorczości i esencją solidności. To, że miasto, że Zawiercie stało się miastem, to jest tak naprawdę dzięki wam. Wy wspomnieliście o jakość, kunszt i ten dobry smak, którego uczyliście mieszkańców Zawiercia i którzy, za co wszyscy wam bardzo dziękujemy, wszyscy samorządowcy. Prezesie, na pana ręce składam taki drobny upominek. To jest, jak pan zna, dokładnie z tym cech, jest to taka soczewka. I życzę tutaj wszystkim rzemieślnikom Zawierciu, żeby dalej przez następne 100 lat Zawiercie ogarnęła jednak światłość, tak jak to było wcześniej i tak jak jest obecnie. Proszę bardzo. Jeśli pan prezes pozwoli, to jeśli to jest soczewka nie krótkowzroczna, tylko dalekowzroczna, to będziemy patrzeli w przyszłość pozytywnie. Dziękuję państwu za wszystko, co zrobiliście dla mnie osobiście, ale także dla Zawiercia i dla całego województwa śląskiego i dla Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam wszystkich raz jeszcze na naszej części artystycznej. Koncert, na który państwa zapraszam, wykonają muzycy związani ze Stowarzyszeniem Filharmonia Jurajska pod dyrekcją Leopolda Stawarza. Bardzo zdolna orkiestra, taka rzemieślnicza, bo potrafili zagrać nawet jako kapela ludowa. A propos rzemieślnictwa, to widzieliście państwo taniec zespołu ludowego, to przecież też rzemiosło. I śpiew, i to też rzemiosło. I te piękne stroje ludowe, a przecież też wytworzył je rzemieślnik.
ale ja zasadniczo przyszłam tu, żeby coś zaśpiewać, bo to jest moje rzemiosło. Zapisujemy na członka cechu. Także dziękuję maestro, dziękuję wam za tak piękny koncert i tyle rzemiosła w tym koncercie. I jeszcze raz życzę, aby to rzemiosło towarzyszyło wam w ogromnych sukcesach od tego czeladnika po mistrza. Dziękujemy.